Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki test przy okazji aparatu, którym kręcę. Jest to Sony WX220. Bardzo malutka kompaktówka, wydana chyba w 2014 roku. 18 megapikseli, nagrywa w Full HD i zobaczymy, jak ona się sprawdzi przy nagrywaniu materiałów na YouTube'a, tak z ciekawości. A potem zrobimy jej mały teścik, opis dzięki HDMI graberze, którego podepnę potem aparat i zobaczycie, jakie ma menu i tak dalej. Ale przejdźmy do sedna filmiku, czyli tego powerbanka, którego kiedyś kupiłem niby Samsung, ale to jest podróba Samsunga, za 50 zł bodajże. To, nie wiem, to było chyba z 3 lata temu. Potrzebowałem do czego? Do lampki na rower. No i 50 zł wydałem na to. Oczywiście dzisiaj już on jest totalnie padnięty, padły mu akumulatorki, ładują się po prostu w ciągu, nie wiem, godziny, nawet może krócej, od 0 do 100, potem odłączę, mija pół godziny, już pokazują 0. Także są totalnie padnięte i dlatego dzisiaj rozbierzemy sobie tego powerbanka i zobaczymy, co w nim siedzi. Dodam, że tylko on ma tutaj wyjścia takie 3, jedno jest 2 amperowe, dwa są po 1 amper. Tutaj jest wejście mikro USB, które służy do ładowania go. Tutaj jest napis Samsung, który świeci różnymi tam kolorami, jak się podłączy pod ładowarkę. No i tutaj ma taką jakby latarkę, która może świecić stale lub migać. To jest przydatne, jeżeli gdzieś, nie wiem, jesteśmy w nocy, a chcemy informować kogoś, że na przykład, nie wiem, idziemy chociażby po poboczu drogi, tak? Gdzie jeżdżą samochody. To takie coś może się przydać. No i tutaj informacje dokładnie. Ile tu pisze? 20 tysięcy mAh. Śmiech na sali. Ja nie wiem, czy tu jest w tej chwili 50 mAh. I output 5 V, tak jak mówiłem, 2,1 A max. Drugi jest 1 A, 5 V. No i trzeci też jest 5 V, 1 A max. Czy tak to wygląda? Tu jest przycisk, wyświetlacz. Pokażę Wam, co się dzieje po podłączeniu pod zasilanie tego. Jak widzicie, startuje od zera ładowanie, ale niestety akumulatorki są tutaj wyrąbane i chciałbym wymienić je na jakieś porządne w przyszłości. Zresztą przyjrzymy się też akumulatorkom, jakie ona ma w sobie. No i teraz, jakbym chciał ją uruchomić, czy ona się w ogóle włączy pod ładowaniem? No, niestety nie pokażę Wam, a chciałem Wam pokazać. A może na krótko, jakbym ją zostawił. Włączy się. Jak widzicie, nie chce się włączyć. Akumulatorki są po prostu totalnie dead. Także przejdźmy sobie do rozłożenia tego. Jest bardzo prosto w rozbiórce. Żadnych śrubek. Same zatrzaski. Paznokcie obcinałem, także troszeczkę mi to będzie trudniej robić. A może się wspomogę jakąś kosteczką. Czy jak gdzieś tutaj mam kostkę w pobliżu. Niestety gdzieś kostkę włożyłem. Tak więc, o, no i widzicie. Tak wygląda zdjęcie przedniej pokrywy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć akumulatorków. I teraz sobie zobaczmy drugą stronę. Druga strona jest tak samo. Mówię, nie mam mocnych teraz paznokci, także trzeba będzie troszeczkę to pokombinować. Ok, tak więc tu mamy podłączenie z płytki do tej niby latarki, dwa kabelki. Tak wygląda sama płytka od tego powerbanku.
Zobaczmy sobie, jak on ostrzy. On, nie wiem, z 5 cm już nie ostrzy, tak? Okej. Okay. Ale gdzieś z około 7 cm już ostrzy bez problemu. Tak to wygląda. Tu mamy te diody takie od strony chyba Samsunga one są, tak. Gdzie nam migają różnymi kolorami. No i mamy tutaj te słynne powerbanki, akumulatorki. Nie wiem, czy one są przyklejone. Z drugiej strony jest coś takiego. Czyli mamy tutaj jakąś diodę, układ, który zarządza tym. To nie jest zbytnio skomplikowane, także jakby coś tutaj padło, to dużo roboty nie mamy. Bo mamy, mówię, dioda, tranzystor, kondensatory, rezystory. To jakby taka ceweczka 4R7. Ja chcę wyjąć te. One są przyklejone. Przyklejone są na taką taśmę. W sumie fajna ta taśma jest. Takie coś by mi się przydało. Taka czarna, dwustronna, gruba, lepiąca się. No, do takich przyklejania, do takich akumulatorków super sprawa. Nie chcę tutaj żadnej teraz wary zrobić czy coś. Czy mamy tutaj w ogóle jakieś informacje na nich? Niestety, zero informacji. Nawet nie pisze. W sumie cały pakiet składa się z czegoś takiego. Połączony tutaj. Plus z minusem. 3 są połączone oddzielnie od tych dwóch. Żeby zamknąć chyba ten cały układ i o to chodzi się chyba, nie wiem, tak mi się zdaje, że na tych trzech może ich 2 ampery, no na tych dwóch daje wtedy 1 amper, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo nie znam się tak dobrze na... Ja tutaj muszę zapauzować, sączyć swoje 5 groszy, po prostu ślepy jakiś byłem, nie widziałem po prostu tego kabelka, który idzie, jest łączony z tymi ogniwami. Wszystko jest po prostu zgrzane. Jeden minus, jeden plus. I rozchodzi się o to, że po prostu ten kabel jest po to, tylko żeby ułożyć je w obudowie odpowiednio. Bo tak jakby były zgrzane, wtedy by nie było żadnej możliwości, żeby to umieścić w tej obudowie bez dokładnego jej zamknięcia. Jak widzicie, no, o to mi się rozchodziło. Tu jest ten kabelek. Także ja jakieś głupoty tam zacząłem gadać, które w ogóle przewinę. I lecimy dalej. I dlatego jest ten kabelek. I co wam powiem? A te 2 ampery po prostu zarządza tutaj cały ten układ. Który jest pewnie ten. Fajny wyświetlacz, trzysegmentowy. Zastanawiam się, czy taki wyświetlacz można by było zastosować z Arduino. To jest ciekawe. On ma ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, to jest ciekawy motyw. Ale nie chcę tego psuć, bo to jest dobre, tylko należałoby wymienić akumulatorki. I teraz mam do was takie pytanie. Powiedzcie mi, na jakie mógłbym wymienić jakieś fajne akumulatorki? Jeżeli możecie, to nawet linka możecie podesłać w komentarzu do jakiejś stronki, to bym z chęcią je wymienił na lepsze. 5 pakiet 5 no 5 tych akumulatorków, nie? I tutaj to było chyba na tyle. Tak wygląda powerbank, podróbka z Chin, który był kiedyś kupiony za 50 zł.
Nawet jak się jeszcze raz podepnę tutaj, to będzie go pewnie ładował. Tak jest. Ładuje. No, wyświetlacz ten cyfrowy jest fajny, nie powiem. Można go do czegoś tam użyć pewnie. Jakichś projektów, jakby coś takiego było zepsute. Przycisk mamy jeszcze do wykorzystania. Już nie wspomnę o portach USB i tutaj na przykład o diodzie takiej fajnej. SS34. No i dobra. Na tym zakończę filmik. Zobaczymy, jak się sprawdził ten soniak w kręceniu filmików. 10 minut i to by na tyle starczyło. Także pozdrawiam, trzymajcie się. Okej, to nie będzie koniec filmiku. Teraz będzie nagrywane z telefonu Huawei P9 Lite. Także będzie nawet jakieś porównanie między tym aparatem z soniaka a telefonem. Dobra, pokażę Wam wszystkie te pakiety. Tutaj rozwaliłem. Tak wygląda po ściągnięciu tej osłonki cały ten akumulatorek. Żadnych informacji nie ma. Także nawet nie wiem, jakie dokładnie to są pojemności. Chociaż można by to było sobie jakoś tam obliczyć. I co najlepsze, wszystkie rozdzieliłem. I teraz Wam pokażę fajny motyw, dlaczego ten powerbank mi nie działał. Tu mam miernik. Może to będzie widać. O, będzie widać. Biorę pierwsze ogniwo. Do plusa się podłączę najpierw. I sprawdzam, ile ma. Złoty 58. Złoty 58. Ten ma ile? Złoty 60. Ten ma złoty 28. Złoty 28. Ten ma. Chwila, muszę dobrze tutaj dotknąć. Złoty 82. A ten ma ile? Jest plus. Ten ma 0. Uszkodzony jest. Uszkodzony. Nie reaguje w ogóle na miernik. Nawet jak odwrócę bieguny. Totalne. Totalne 0. Czyli dlatego mi nie działał ten powerbank. Ten jest uszkodzony. Tego trzeba gdzieś sobie na bok odłożyć. I co teraz mogę zrobić? Teraz, no kurczę, tutaj mogę jeszcze zaizolować taśmą, żeby było bezpieczniej. I teraz mogę zrobić tak po prostu, że te cztery sobie połączę znowu i wpakuję z powrotem do tego powerbanka. Bo innej możliwości na razie nie widzę. Tak, żeby chociaż on działał. Oj, trzeba uważać, żeby nie zrobić tutaj nic żadnego zwarcia. Bo nie chciałbym, żeby coś się zapaliło. I no, tak to wygląda wszystko. Pokazałem Wam, jak jest rozebrany, jak są rozszczepione te wszystkie ogniwa. Dlaczego nie działał powerbank. Miał uszkodzone jedno ogniwo. Teraz powinien działać po spięciu tych czterech. Zastanawiam się, czy cztery, czy trzy wrzucić i po prostu będzie lżejszy powerbank, ale będzie miał mniej jakby tego zapasu, tej energii. A jednego bym sobie wykorzystał. Jeszcze miałem kiedyś coś takiego na takiego powerbanka na jedną taką. Tylko tam miałem uszkodzony układ i na razie nie mam skąd wyciągnąć takiego układu, który by tam pasował. No i co? Chyba tak zrobię, tak. Na tych trzech na razie zrobię. I potem zobaczymy, jak on będzie działał. Także myślę, że film ciekawy. Postaram się jeszcze wrzucić linki do fajnej stronki, gdzie jest pokazane, wyjaśnione,
Jakie tutaj podzespoły odpowiadają co i za co? Widzicie? Huawei, kurde, ma ostrzenie z bardzo bliska. To jest bardzo dobry telefon. Po wgraniu tego zmodyfikowanego ROMu jest świetny. Świetne zdjęcia robi. No ale dobra, mniejsza z tym. Trzeba będzie to porobić. Będziemy mieli dzisiaj trochę zabawy. A przy okazji na koniec wam pokażę. Pierwsza część była kręcona takim oto aparatem Sony. Malusieńki. Malusieńki, ale jeżeli sobie poczytacie opinię o tym aparacie, to ma bardzo dobre wypowiedzi. I ktoś nawet napisał, nie wiem, z rok temu, że jeżeli chodzi o nie z 2014, to jeżeli chodzi o 2019, to jeszcze daje rady. Jak widzicie, mam go podpiątego pod ładowanie, ale najlepsze jest to, że działa bez baterii. Bez baterii działa na samym ładowaniu. To jest dobre. I można go wykorzystać też, bo ma mikro HDMI-ka, podpinając pod telewizor. A jak ktoś ma HDMI grabera, to może robić jako za kamerkę internetową. Tutaj na chwilkę zapauzuję, żeby tylko wtrącić taką informację, że to jest właśnie bardzo fajny motyw, że działa bez baterii, bo jeżeli zrobię tego powerbanka, będę mógł go teoretycznie wykorzystać jako ładowanie tutaj i wtedy będzie mi działał ten aparat na tym powerbanku. Jestem w ogóle ciekawy, ile mi podziała na tych trzech ogniwach zasilanie tego aparatu. Także ja dodałam informację do filmiku, potem jak już będę się bawił tym powerbankiem, jak już wszystko się zrobi, bo on się w tej chwili ładuje. Zresztą pokażę wam w dalszej części filmiku, że on się ładuje. Także lecimy dalej. Wi-Fi, NFC. Kupiłem go za 50 zł. Z myślą o tym, żeby go wykorzystać, zobaczyć jak on będzie działał z mikroskopem, ale szkoda mi go trochę. Zastanawiam się, czy nie kupić baterii i nie zostawić sobie go jako takiej malutkiego kompaktowego aparaciku do robienia fot albo do nagrywania nawet. Bo nie jest zły. Szkoda go niszczyć, bo chciałem po prostu obiektyw wyrzucić i podpiąć tutaj obiektyw, który jest do mikroskopu i wtedy zobaczyć, jak on by działał jako taki mikroskop do elektroniki. Ale mówię, szkoda mi troszeczkę go niszczyć, bo jest w bardzo dobrym stanie. No i ma fajne opcje Wi-Fi, dzięki któremu mogę właśnie wyświetlać zdjęcia bezpośrednio na telewizorze, nie trzeba wyciągać karty i tak dalej. NFC-ka. Nie no, jak za 5 dych opłacało się go kupić. Tak myślę. Dobra, to by było na tyle. Ja już chyba na tym zakończę filmik i biorę się za skręcenie tego wszystkiego tutaj do kupy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Ok, a my lecimy dalej. Ja się przerzucę teraz na P9 Lite scenę. I więc tak. Wszystko już teraz tutaj sobie porobiłem. To są już te trzy ogniwa połączone. On mi się teraz ładuje. 24% dopiero. I powiem wam tak. Zacząłem go ładować o 15:20. Jest 15:45, on ma 25% prawie. Także wychodzi mniej więcej, że on 1% ładuje minutę czasu. Także poczekam, aż on się naładuje do 100%. Wtedy odłączę go od zasilania i zobaczymy, czy będzie w ogóle działał.
Teoretycznie powinien. W praktyce? Jak to w praktyce? Także zobaczymy, czy on będzie działał. Tak jak mówię, 15:20. Zacząłem go ładować. Ja zrobię pauzę i włączę się, jak będzie 100%. I powiem Wam, ile czasu on się ładował. I wtedy zobaczymy sobie dalszą zabawę z tym powerbankiem. Ok, tak jak obiecałem, po godzinie pokażę Wam, w jakim stopniu już naładowało się. To jest 56%. Także podejrzewam, że około 2 godzin będę ładował go do 100%. I taka informacja poprzednio na tamtych jeszcze, co były dwa dodatkowo. Ładowało się do 100% w ciągu pół godziny. Także tym razem widać, że jest o wiele lepiej, chyba tak jak powinno być. I zobaczymy, co się będzie działo po naładowaniu do 100%. Ja robię pauzę i dalej ładuję. Dobra, lecimy z dalszym nagrywaniem. Jak widzicie, już 99%. Za chwileczkę będzie 100% i odłączymy to wszystko od ładowania. Sprawdzam, czy są ciepłe. A gdzie tam? Nic a nic. I tak o 15:20 zacząłem je ładować. Jest godzina 17:07. Także myślę, że prawie 2 godziny bez 10 minut. Zobaczymy, jak dojdzie do 100%. Ja odłączę wtedy zasilanie i spróbuję to jakoś uruchomić. Jeszcze zobaczymy, czy da rady, jak już się uda to uruchomić, podłączyć ten aparat, czy on się uruchomi na tym powerbanku. Czekamy, czekamy. Do tego celu wykorzystam sobie takie coś. Sto procent. 17:08. Czyli od 15:20 do 17:08. 2 godziny. Prawie. Dobra. Ja to rozłączę. Jest. OK. Działa. 100%. I teraz tak. Podłączę sobie. Co ja robię w ogóle? Po co mi to? To nie jest potrzebne. Mi jest tylko potrzebne to. Wepnę się pod 1 amper. No, wyłączył się. 100%. Obrócę na drugą stronę, żeby było widać tester. 5 V. OK. Działa. Podpinamy aparat, żeby sprawdzić, czy on się w ogóle włączy. W jakim tempie będzie spadało. Wyłączył się. Ale jaja. W ogóle da się go rady włączyć? Da rady? Zobaczmy, czy w ogóle zadziała światło. Wcisnę dłużej przycisk. To jest pierwsza funkcja, która pokazuje tutaj ten napis Samsung w takich mieniących się kolorach. Żeby włączyć teraz latarkę, chyba jeszcze raz powinienem dłużej. Nie, chyba jeszcze raz dłużej powinienem przytrzymać. Tak, jak się przytrzyma dłużej, włącza się latarka. Teraz miga. Wyłączył się wyświetlacz, ale latarka działa. Dobra, jeszcze raz spróbujemy podłączyć podśrodkowy. Wyłącza się.
Czyli 1 amper jest jakby za mało. Spróbujmy podłączyć, nie wiem, który to jest teraz, ten 2, czy ten jest 2-amperowy. Dobra, spróbujmy pod tego. Nie załącza się. Zostaje nam ostatni. Coś tu nie działa. Trzy osiemdziesiąt. A ten aparat pobiera bardzo mało, on gdzieś. Nie wiem, 0,25 ampera. Ale resetuje się, nie chce działać. 100%. Co by tu jeszcze spróbować? Dobra, może ja aparat na razie odłączę, a spróbuję podłączyć telefon. Włączę go najpierw. Zobaczymy, czy on da rady. Cały czas 100%. Może nie jest w trybie ładowania, nie wiem. Spróbuję wyłączyć. Nie wiem, jak tą lampę się teraz. Może dłużej przytrzymam. OK. Spróbuję jeszcze teraz podpiąć pod to. Coś się świeci? Nie. Zero. Zero pokazuje. Pokazuje miga 00. Jeszcze nacisnę raz. Dziwne trochę. Czyżby tak szybko ten zdechło? Ale jaja. Czyli chyba są akumulatorki wyrąbane. Jeszcze podepnę na chwilę raz do ładowarki. Okej, to podpiąłem. Jeszcze raz zobaczę, ale diody działają. Chciał lampkę zapalić. Lampka chce się zapalić, to gaśnie, wyłącza się. 2 godziny prawie ładowałem i patrzcie, co się dzieje po podłączeniu z powrotem do ładowania. 0,0. Czyli te akumulatorki są po prostu wyrąbane. Jeszcze z ciekawości zmierzę, ile to jest na wyjściu tych. Minus, plus 2,97. No to coś nie tak. Bo jak ładowały się i było gdzieś około, nie wiem, 50%, to miały ponad 4, czy jakoś tak. Także one już są wypompowane. Także ja najlepiej, wiecie co zrobię? Urwę to, bo to i tak jest niepotrzebne. To sobie złożę, a to po prostu utylizuję z tamtą resztą. To nie ma sensu. Jedyna opcja, jaką widzę, to kupienie jakichś sprawnych, które pozwoliłyby mi na
sprawną pracę tego powerbanku. Ja teraz spróbuję tutaj to zmontować. Co mamy to? Okej, okay, w ten sposób. Cable management. Jakoś tak. Teraz co? W ten sposób. A, i przycisk nie może wypaść. Więc zrobimy to w ten sposób. Okej. No i brakuje tylko teraz ogniw, które tutaj były. 3, 4 z tej strony, z tej 2, dobra. Więc został sam powerbank bez ogniw. Taki leciutki. Jak widzieliście filmik o powerbanku, w którym zdechły ogniwa. Czekałem na wymianę. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną sprawę. Zatytułowaną What is inside a cheap powerbank? Tu się przełączę na Firefoxa na chwilę. Ok, jest. Na sam koniec wam pokażę stronkę, na której gościu kupił za 3 funty jakiegoś powerbanka, tylko że na ogniwie lipo. On tutaj wszystko opisuje. Coś takiego. Też jest płytka, która wszystko kontroluje. No i zaczął robić taką jakby inspekcję, jaki komponent na tej płytce co do czego służy. Tu mamy MOSFET, tą cewkę, czyli taką malutką przetworniczkę jakby. Chyba tak to mogę nazwać, przetworniczka, która nie wiem, może podnosi do 5 V. Tak jak on zresztą tutaj sam pisał. Zabezpieczenie baterii, ten chip 8205, który jakby kontroluje, czy już się naładowała, czy nie. Dioda szotkiego zabezpiecza przed podłączeniem jakby na odwrót tego prądu, żeby się nie cofnęło, jakieś przebicie, żeby nie było. Tak to rozumiem. No i tutaj podsumowanie. Także ja wam podlinkuję tą stronę w opisie, żebyście mogli poczytać, przetłumaczyć, jak będzie, co tam chcecie. Na tym zakończę filmik. Tak wygląda mój powerbank, który kupiłem kiedyś za 50 zł. Także to było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.